Kollegin Moody, es folgt Herr Kollege Kuzmiuk für eine Minute. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, państwo komisarze. Zabierając głos w debacie dotyczącej Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, chciałbym wyrazić nadzieję, że będzie on rzeczywistym, a nie papierowym instrumentem do zmniejszania luki inwestycyjnej powstałej w Unii na skutek kryzysu gospodarczego, który rozpoczął się w 2008 roku. Utworzenie wynoszącego 21 miliardów euro Funduszu Gwarancyjno-Poręczeniowego ma wywołać w ciągu najbliższych 3 lat inwestycje rzędu 315 miliardów euro i to głównie realizowane przez sektor prywatny. Oznacza to, że zakłada się występowanie w projektach finansowanych w ramach tego funduszu średnio 15-krotną dźwignię finansową. To bardzo wysoko zawieszona poprzeczka. W tej sytuacji słabością funduszu może być to, że większość zgłoszonych do tej pory projektów inwestycyjnych dotyczy infrastruktury czy energetyki, a te mają przecież długie stopy zwrotu. Na koniec chciałbym wyrazić nadzieję, że Komitet Inwestycyjny, decydując o wyborze inwestycji, które uzyskują gwarancję funduszu, będzie brał pod uwagę zapóźnienie inwestycyjne krajów Europy Środkowo-Wschodniej i projekty z tej części Europy będą miały jednak dodatkowe wsparcie. Dziękuję bardzo. Vielen Dank, Herr Kollege Kuzmiuk. Es folgt für 1,5 Minuten Herr Kollege Olbricht. Panie Przewodniczący, Państwo Komisarze, chciałbym podkreślić, że mamy do czynienia dzisiaj z jakby nowym rozdziałem, nowym etapem funkcjonowania Unii Europejskiej, ponieważ jest podjęta próba stworzenia